Dzień dobry. Czas na nowy odcinek programu informacyjnego Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy m.in. o Miejskiej Loterii Podatkowej, Multifunkcyjnym Centrum Rozwoju, Targu Staroci oraz Wielkanocnym Polowaniu. Termomiks, hulajnogi elektryczne, roboty sprzątające, smartfony oraz smartwatche będzie można wygrać w drugiej edycji Miejskiej Loterii Podatkowej, która odbywa się pod hasłem Mój PIT w Świdniku – sposób na lepsze miasto. Przedstawiciele ratusza podkreślają, że to ważny moment dla budżetu samorządów. Warto zaznaczyć Świdnik, ponieważ będzie można brać udział w loterii PIT-owej, tak możemy ją nazwać, gdzie są przewidziane cenne nagrody. Prawo jest tak skonstruowane, że gmina z udziałów w PIT-ach osób zamieszkałych w Świdniku dostaje w tej chwili około 38% dochodu. No i oczywiście te dochody przeznacza na wiele różnych inicjatyw, które powodują to, że mieszkańcom żyje się lepiej i wygodniej. Urząd Miasta zaprezentował koncepcję Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju, które ma służyć jako miejsce wydarzeń kulturalnych i sportowych. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie projektowania obiektu. Jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji, którą kilka dni temu pokazaliśmy mieszkańcom. W tej chwili przyszedł czas na ogłoszenie przetargu na projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę. Także jesteśmy w tym takim pierwszym etapie kluczowym do budowy nowych obiektów dla miasta Świdnik, obiektów multifunkcyjnych, w których będzie można prowadzić wszystkie rozgrywki, przede wszystkim AWI Świdnik na najwyższym polu rozgrywkowym siatkarskim, ale również też innych dyscyplin, sportów walki, boksu. Będzie to też miejsce jakby otwarte dla mieszkańców z punktami gastronomicznymi. Będzie też możliwość spędzania tam czasu poza wydarzeniami kulturalnymi. Jest też to miejsce przewidziane właśnie na różnego rodzaju koncerty, wystawy czy targi. Już w sobotę na parkingu przy Urzędzie Miasta odbędzie się Targ Staroci. Targ Staroci, organizowany przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury, odbywa się w drugą sobotę każdego miesiąca. Już od rana na parkingu przy Urzędzie Miasta można spotkać wystawców i kolekcjonerów z całego regionu, a także osoby, które szukają przedmiotów z duszą. W Świdniku czuć już wiosnę, a to za sprawą bratków, które ozdobiły rabaty i skwery przy głównych arteriach miasta. W tym roku świdnicki ratusz zamówił 6400 sztuk kwiatów na znak solidarności z Ukrainą. W tym sezonie wśród kolorów bratków dominuje niebieski i żółty. To nie jedyne nasadzenia, które będzie można podziwiać w Świdniku. Tradycyjnie zakwitną kwietne łąki oraz miejskie skwery. Rok 2022 jest wyjątkowy dla świdnickiej AWI, która obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji Miejski Klub Sportowy AWIA Świdnik planuje szereg działań, m.in. piknik rodzinny, turnieje oraz jubileuszową galę. Na portalu społecznościowym Facebook powstał zaś specjalny profil 70-lecie AWI Świdnik, gdzie zamieszczane są ciekawostki z historii klubu. Sposób na uczczenie okrągłej rocznicy klubu ma także redakcja gazety Głos Świdnika, która wspólnie z MKS AWIA organizuje plebiscyt Budowali Wielkość AWI. Plebiscyt będzie miał kilka etapów. Pierwszym z nich jest zgłoszenie kandydatur w kategoriach piłka siatkowa, piłka nożna, pięściarska, sporty motorowe, pływanie, tenis ziemny i szachy. Swoich faworytów można zgłaszać do 13 kwietnia do godziny 12, dzwoniąc pod numer telefonu 81 468 74 54 lub pisząc na adres głosświdnika@poczta.e-świdnik.pl. Głosowanie rozpocznie się w południe, 15 kwietnia, a zakończy 11 maja, także w południe. Głosować będzie można zarówno za pomocą kuponów w gazecie, jak i drogą elektroniczną w specjalnej zakładce Sportowcy 70-lecia AWI Świdnik na stronie www.głosświdnika.pl. Wyniki plebiscytu poznamy 13 maja. Polski cukier AWIA Świdnik zagra w play-offach. W minioną sobotę świdniccy siatkarze pokonali SPS Chrobrego Głogów 3-0. Tym samym zakończyli rundę zasadniczą na 6. miejscu. Dziś natomiast rozegrają pierwszy mecz w fazie play-off.
A walka o play-offy trwała do końca z racji tego, że liga była bardzo wyrównana. Do końca nie było wiadomo, kto w tej ósemce będzie, do ostatniej kolejki, kto które miejsce zajmie i kto na kogo trafia. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, kto na kogo trafia. Przy tak wyrównanym poziomie ligi w tych play-offach może się wszystko zdarzyć. Każdy z każdym może wygrać i tak naprawdę ta pierwsza czwórka z tą drugą czwórką może się zamienić miejscami. Różnica jest taka, że pierwsza czwórka ma bardzo duże hale, to jest ich atut, a druga czwórka ma te hale troszkę mniejsze i to jest z kolei atut tych zespołów. Dlatego upatruję tutaj tego, że mogą być niespodzianki, a na pewno trzeci mecz, bo gramy do dwóch wygranych spotkań. Tak, z Gwardią Wrocław przegraliśmy dwa razy. Może suchy wynik tego nie oddaje, ale były to bardzo wyrównane mecze gdzieś tam we Wrocławiu. Trzeci set, który przegraliśmy w końcówce, zaważył. Była możliwość, żebyśmy my prowadzili 2-1, to oni prowadzili, troszeczkę uszy opadły po tej końcówce i czwarty set zupełnie oddany. Jak ja to mówię, do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że w playoffach się przełamiemy i to my będziemy górą w playoffach. Sporo emocji czeka też kibiców piłkarskiej AWI. Już w sobotę żółto-niebiescy podejmą na własnym boisku ŁKS Łagów. Początek spotkania o godzinie 16. Bilety będzie można kupić w kasie w dniu meczu. Marcin Błaziak, zawodnik MMA, trenujący pod skrzydłami Wojciecha Klimkiewicza w świdnickim klubie Gladio, przywiózł z Mistrzostw Świata w Amsterdamie srebrny medal. Wicemistrza świata oraz jego szkoleniowca gościliśmy ostatnio w studiu Świdnik TV. Jak się czujesz jako jeden z najlepszych zawodników MMA? Niesamowite uczucie. Już napisałem, że wyobrażam sobie, patrząc w górę, cały świat i kolejkę ustawioną do tytułu najlepszego zawodnika mieszanych sztuk walki. No i jestem drugi. Widzę, co się dzieje z przodu, prawda? No, coś pięknego, naprawdę. Przed młodymi pasjonatami śpiewu kolejna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza ich do udziału w 26. Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia. Już 22 kwietnia artyści wystąpią na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Czwórka laureatów, których wyłoni jury, powalczy o statuetkę śpiewającego słowika na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Rykach. Kolorowe pisanki, tradycyjne palmy, kartki świąteczne i stroiki ozdobiły galerię za szybą Miejskiego Ośrodka Kultury. Wszystko za sprawą Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Święta Wielkiej Nocy, Tradycja i Nowoczesność zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury. Konkurs zorganizowano po raz 14. Jury oceniło 537 prac w czterech kategoriach. Pocztówki, stroiki i ozdoby na stół, palmy wielkanocne i prace malarskie, uwzględniając również wiek artystów. Zwycięzców konkursu poznamy 12 kwietnia o godzinie 12 podczas otwarcia wystawy. Natomiast wielkanocną ekspozycję będzie można podziwiać w Miejskim Ośrodku Kultury do 26 kwietnia. Koszyk, spostrzegawczość i uśmiech na twarzy to wystarczy, by wziąć udział w wielkanocnym polowaniu, które organizują Świdnicka Rada Kobiet i Park Awia. Już w niedzielę najmłodsi świdniczanie wyruszą na poszukiwanie świątecznych łakoci. Akcję zaplanowałyśmy na niedzielę, najbliższą niedzielę, niedzielę palmową. Rozpoczęcie akcji godzina 15. Akcja polega na zbieraniu wielkanocnych jajeczek. Głównie to będą jajeczka niespodzianki. Bardzo dziękujemy sponsorom właśnie za ufundowanie tych jajeczek, bo naprawdę włożyli kawał roboty, no i zresztą finansowo też nas bardzo wsparli. Zapraszamy dzieciaczki, takie maluszki raczej, czyli do 10 roku życia. One będą szukały ukrytych, może nie bardzo ukrytych, ale na pewno gdzieś rozłożonych jajeczek i kto zbierze najwięcej, to jeszcze dodatkowo dostanie jakąś drobną nagrodę od nas, także bardzo serdecznie zapraszamy. Filia numer 3 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizuje konkurs plastyczny na okładkę ulubionej książki. Zabawa kierowana jest do dzieci i młodzieży. Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć ten konkurs w ramach promocji samej książki, promocji czytelnictwa, a także żeby zwrócić uwagę tych młodszych czytelników na samo zagadnienie prawa autorskiego. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować dowolną techniką plastyczną okładkę swojej ulubionej książki. Praca powinna być w formacie A4. Pracę przyjmujemy w filii numer 3. Przy ulicy Kosynierów 6 w godzinach pracy placówki. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.
Należy też pamiętać, że do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną. Są one do pobrania z naszej strony www.bibliotekaswidnik.pl. Tam również znajduje się regulamin konkursu. Oczywiście i klauzulę, i kartę zgłoszenia można także wypełnić u nas na miejscu w filii. Wyniki konkursu ogłosimy 26 kwietnia na Facebooku Biblioteki oraz na stronie internetowej. Dziękujemy za uwagę i już teraz zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu.